Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio wspominałem, że w tym akwarium raczej życia nie ma, ponieważ od dłuższego czasu nie widziałem ani jednego kraba. No i pogodziłem się z tym, że niestety tym razem też mi nie wyszło. Ale mamy dzisiaj 24 grudnia, więc można powiedzieć, że dzień wyjątkowy. No i zdarzył się taki, no nie można powiedzieć cud, ale taki przypadek, że popatrzyłem na to akwarium, jak zwykle robię to rano i zauważyłem, że w akwarium jest pancerzyk jednego z krabów porzucony, czyli była jakaś wylinka, co, że tak powiem, niezmiernie mnie cieszy, ponieważ z braku tylko czasu nie rozwaliłem do cna tego akwarium, znaczy w sensie takim, że nie rozebrałem, miałem zamiar go wyczyścić, wymyć, zrobić całkiem inną aranżację i po prostu postawić na półce, niech sobie dalej te anubiasy, lobelia i inne roślinki rosną. Mam w ogóle zamiar zrobić taki jeden zbiornik właśnie, który będzie wyglądał właśnie jak ten. No i myślę, że fajnie będzie wyglądało. Ale wracając do krabów, tak jak mówię, zauważyłem, że jest pancerzyk w wodzie, czyli była wylinka, więc postanowiłem troszeczkę jedzenia im rzucić, a zazwyczaj karmię je ochotką, więc kawałeczek, ze względu na to, że nie wiem, ile tych krabów przeżyło i co spowodowało to, że nie pokazują się. W optymistycznej wersji można powiedzieć, że są młode, a w pesymistycznej, że po prostu nie lubią mnie i nie chcą się pokazywać. Dlatego dałem troszeczkę pokarmu, żeby sobie może podjadły. I tak nie karmiłem, nie wrzucałem do tego zbiornika pokarmu, nie wiem, z półtorej miesiąca. I tak dziwne, że to coś przeżyło w tym. No nic, fajnie. Cieszę się bardzo. Przy okazji życzę wszystkim wesołych świąt, przyszłych sukcesów w nowym roku, pasma nieustających sukcesów przede wszystkim, żeby zwierzątka się chowały, roślinki rosły, glony nie przeszkadzały i wszystko się rozmnażało i mnożyło dziesięciokrotnie. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmie.